Producenci czereśni łączą siły. Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje o podwyżki emerytur. Rekordowe ceny obornika. Polscy producenci czereśni chcą połączyć siły. Od początku sezonu do supermarketów dostarczane są głównie importowane czereśnie pochodzące z Turcji o bardzo złej jakości. Jak podaje Związek Sadowników RP, wszystko z powodu zbyt słabej pozycji pojedynczych sadowników względem sieci. Supermarkety chcą podpisywać umowy na dostawę dużej ilości owoców, co w przypadku drobnych sadowników jest po prostu niewykonalne. Producenci owoców widzą potrzebę zrzeszenia się, aby sprzedawać sieciom duże partie jednolitego towaru. Jak wskazują, dobrym rozwiązaniem byłoby również utworzenie centrum dystrybucji czereśni, dzięki czemu konsumenci mogliby kupować dobrej jakości owoce pochodzące z krajowej produkcji. Wielkopolska Izba Rolnicza od lat prowadzi comiesięczne notowania cen skupu płodów rolnych oraz środków produkcji. W swoim najnowszym raporcie rynkowym opublikowała kalkulację kosztów uprawy 1 hektara kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno. Według wyliczeń suma kosztów uprawy tego typu kukurydzy wynosi blisko 11 tysięcy złotych. Z kolei przychody obliczono na ponad 6,5 tysiąca złotych. Wynik finansowy wynosi zatem minus 4380 zł, co oznacza, że rolnicy będą w tym roku na stracie. Mimo iż w roku poprzednim uprawa kukurydzy na ziarno również nie była opłacalna, to powierzchnia jej zasiewów w porównaniu z poprzednim rekordowym rokiem nie zmniejszyła się i wyniosła około 1 900 000 hektarów. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do prezesa Rady Ministrów oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podwyższenia emerytur rolniczych. Najniższa emerytura rolnicza wynosi obecnie 1780 zł i 96 groszy. W związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania oraz przeciętnego wynagrodzenia kwota ta jest nie do przyjęcia. Jak zaznacza Krajowa Rada Izb Rolniczych, szczególnie bulwersujące dla rolników jest porównanie wysokości i warunków uzyskania emerytury rolniczej z tak zwaną rentą alkoholową, która wynosi tyle samo, a nie wymaga długoletniej ciężkiej pracy. Wnioskodawcy domagają się zrównania emerytury rolniczej z KRUS do minimalnej emerytury z ZUS. Zmiana powinna obejmować również podwyższenie dodatku za dłuższy okres składkowy oraz z tytułu płacenia wyższych składek przez rolników posiadających większe gospodarstwa. Tylko do jutra rolnicy mogą wnioskować o wsparcie na rozwój małych gospodarstw. Dofinansowanie skierowane jest do rolników, którzy zajmują się produkcją ekologiczną, spełniają kryterium mikromałego lub średniego przedsiębiorstwa, posiadają gospodarstwo o powierzchni nie większej niż 300 hektarów oraz uzyskali przychód ze sprzedaży wytworzonych w nim produktów rolnych w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Wsparcie wynosi maksymalnie 120 tysięcy złotych i wypłacane jest w dwóch ratach. Środki pomocy można przeznaczyć m.in. na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia, takiego jak maszyny, urządzenia i sprzęty. W Holandii ceny świńskiego obornika są obecnie na historycznie wysokim poziomie. Wszystko z powodu m.in. bardziej rygorystycznych wymogów Unii Europejskiej, które wprowadziła tzw. dyrektywa azotanowa, obniżając górne limity stosowania azotu organicznego. Hodowcy zwierząt gospodarskich zmagają się także z brakiem miejsca na składowanie obornika. Po tegorocznych żniwach można się spodziewać jedynie krótkotrwałej ulgi na rynku. Według Holenderskiego Centrum Oceny Obornika nadwyżka nawozu może wzrosnąć pięciokrotnie do roku 2026. Thank you.